Siema, siema. Słuchajcie, jesteśmy ponownie w Lubczynie. Idziemy kopać, mało ludzi. Woda, widzę, że trochę zmącona, bo jeszcze godzinę temu naprawdę wiało. No ale zobaczymy. Albo nam się uda nurkować, a jak nie, mam sito ze sobą i będziemy szukać sitem. Na razie. Słuchajcie, przyszedłem bliżej plaży, skończyły się dobre sygnały. Słuchajcie, no mamy dwa pierścionki, na pewno są ze srebra, w domu je trochę wyczyszczę, na pewno na końcu filmu będzie zdjęcie, no i szukamy dalej. No, plaża fajna, ludzi mało, sygnałów też mało, pewnie niedługo będę się zbierał, także jak coś to widzimy się chyba przy aucie albo przy lepszym sygnale. Mamy monetkę, 2 grosze. No dobra, siema, słuchajcie, jesteśmy na podsumowaniu. Kopałem jakieś 1,5, może do 2 godzin, nie ma szału. Ale zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Sorry, że na płycie takiej betonowej, ale śpieszę się do domu. Okulary oczywiście chyba tegoroczne, chociaż może i nie. Takie trochę zasysione. Jakieś tam śmieci, jakiś kawałek miedzianego, nie wiem co to było, może łańcuszek albo coś w tym stylu. 3 monety, 2 złote z PRL-u, 2 grosze, 10 groszy i mamy 1, 2, 3, 4 sreberka. Słuchajcie, jak na tą ilość monet, ilość sreberek jest naprawdę imponująca.
Mamy pierwszy, to był taki strzał kolczyk i do tego chyba kolczyka też było zapięcie. Znaczy się nie od tego, od innego kolczyka jest zapięcie. Mamy pierwszą, pierwszy lepszy fant, który nam wpadł, to była taka, taki pierścionek, obrączka. Tam widzę, punce są. Ma takie fajne zdobienie. No i mamy pierścionek z głową węża. Znaczy się, no cały to jest wąż. Zobaczycie na zdjęciu podsumowanie na końcu filmu. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że może uda mi się gdzieś wyskoczyć w następnym tygodniu, gdzie indziej. Jeszcze mam jedno zlecenie, odnaleźć obrączkę na parkingu. Zobaczymy, czy się uda znaleźć, bo rok temu pani zgubiła. Spróbujemy, zobaczymy. No i dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no i subskrybować mojego kanału. Trzymajcie się, hej!